Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica i doszedłem do wniosku, że nie będę go jeszcze psuł, dopóki nie mam takiej oficjalnie, nie mam oficjalnego takiego zadania. Bo po co? Pootwierałem wszystkie skrzynie, ale to tam było więcej orkowej broni, troszeczkę bryłek rudy, troszeczkę złota, jedynie kamień runiczny i coś tam jeszcze było bardziej wartościowego, chyba akwameryn. Ale tak to nic innego ciekawego. Dobra, więc zajmujemy się dalej czyszczeniem tego wszystkiego. Warg. Gobliny? Dobra, spoko, dawajcie gobliny. Bo was bym nie chciał mieć w walce przeciwko tamtym gościom. Kiedy będę walczył z tamtymi gościami, no. To. Gin, śmieciu. Idealnie. Chociaż bym się nauczył tego języka demonów, bo jestem ciekaw, co ten język demonów daje, ale to pewnie będę mógł więcej tych pulpitów, tego wszystkiego tam przeczytać. Co mamy do dyspozycji, nie mogliśmy przeczytać. Dobra. Dobra. Tak się radzi. Zesmaczymy zamaczami. Zara się wami tam pozajmuje. Kurde, ten już biegnie. No. Ja pierdzielę, no. Masz, gin. Gin, goblinie. Mana plus jeden. Słyszałem też, że jeżeli zabijemy naprawdę dużą ilość wrogów i uzyskamy kilka razy ten bonus do many plus 1, to potem dostaje się bonus plus 3. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, żeby się o tym przekonać, jak naprawdę. Bo podjąłem decyzję, że jak tutaj wszystko wyzbieram, to najprawdopodobniej... Ale się zbugował, cholera. Czaku, odwieź się. Nie wiem, czy to będzie słuchać się nagranie, takie... Było. Tam są jakieś wargi. Bardziej mnie martwi ten smoczy zębacz. Dobra. Na smoczego zębacza to nie będę żałował z małej ognisce burzy. Aha! To w ogóle go nie trafiło. Nie. Mana jest zbyt cenna. Ty cholero mała. W tego Gothica jeszcze końca nawet nie widać. Jest naprawdę cholernie długa modyfikacja. Nie wiem, czy narzekać, czy się z tego powodu cieszyć, ale... Prawda jest taka, że też... Chciałbym ruszyć inne serie. Nie chciałbym ruszać, dopóki Gothica bym nie skończył. Rozważa nawet opcję wrzucania 3 odcinków na dzień, tylko że mój komputer jest za stary i taki odcinek renderuje przeważnie nawet do 3 godzin, a nawet ponad 3 godziny. A sami wiecie, że szkoła i TP na non-scompa nie włączam. Ale gdyby mi się renderował, to znaczy szybciej, to powiem, że spokojnie bym rzucał 3 odcinki dziennie. Ale... Nie wiem, po prostu nie wyrabiałbym. Z tym kompem oczywiście. Tutaj coś w ogóle jest, jakiś malutki obóz. Coś zwiesiło się, już myślałem, że będzie crash. Naprawdę. Dobra. Aha! A masz, Nido. Pal się. Czyli co więcej orków. A, ty też jesteś... Nie jesteś odporny na to. To pobiedy. Proszę. Miejcie w sobie eliksiry.
najlepiej do życia. Nie, serce. A, czyli serce za zawsze. No dobra, przynajmniej jakieś złoto było. Smocze zębacze. Tak kilka obok siebie jeszcze krwepica. Tyle zabić za innym razem. A, macie gnidę. Jasny gwint. Wiecie, to nie trafiło, gnido. Naprawdę. Gdyby ci trafiło, to by ci zabiło. Jeszcze tamtego twojego kumpla też by zabiło. Już nie? Nie, on stoi bez ruchu dalej. Aha, on się po prostu zawiesił. Mniejsza. Dobra, no przynajmniej darmowe doświadczenie i darmowe złoto, potem przynajmniej na bardziej niebezpieczne stworzenie. Także z nią oczywiście jest to krwepica, ponieważ zatruwa. Sami wiecie, to jest najbardziej niebezpieczne stworzenie, jakie może być w uniwersum Gothica. Znaczy przynajmniej szczególnie w tej modyfikacji. I tam jest znowu skrzynia. Nie ma zbyt dużo ten wytrychów. Mi został chyba tylko jeden wytrych. Tylko jeden wytrych. Mam tutaj, mam ołówek nawet, mam tutaj kartkę jeszcze. Czyli jeden w lewo. To nie ten, ten. Jeden w lewo. Dwa razy w prawo. Nie. Raz, dwa, trzy. Trzy razy w prawo. Teraz w lewo. I wytrych się złamał. Dziękuję. Boże, Boże, czemu ja nie robię zapasu z wytrychów? Dostawałbym XP za każde otwarcie. A, tam dałem ten ołówek. Jakąś kredkę wyjąłem. Czyli raz, raz, dwa, trzy, raz, raz. Ha. Nie, nie, nie. Raz, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz. Raz, raz, dwa, trzy, raz, 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 raz. No ja pierniszę. Raz, raz, dwa, trzy, raz, 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 raz. Pięć... O. Nie powiem, że nie, nie jest źle. Ulumulu, ulumulu. Ile ma tej bryłki rudy? Znaczy magicznej rudy. Ja w ogóle to mam pełno misji. Do oddania w Korinis. Boże. Ile kłów? Ja mam prawie 500 kłów. Ja pierniczę. Tam nie. Ile miałem serc właśnie? Ile miałem serc? Miałem chyba 5. Idealnie. Naprawdę idealnie. Mieszek mam sporo. 11 ten. No. Jest dobrze. Złoto co bądź nam nie zabraknie. Dobra, ale mam 500 kłów. Ja pierniczę. RD spolny, okej. Czy bezimienny, czy coś wychwytujesz właśnie? To mało ognisą buszą. Nic nie wychwytujesz. Tam jest w ogóle jakiś strażnik. To dobrze. Co ty robisz w takim miejscu? Knecht. A wiecie co? Skończ wreszcie z tym czarowaniem! Znowu jedna z tych głupich bestii! Rzeszczow mi je! Rzeszczow mi je! Jedna bestia mniej! Chociaż mogę dać, żeby go zabiły! Znowu jedna z tych głupich bestii! Ej, co ty tam ten? Alarm! Uspokój się! Też moje doświadczenie. Jedna bestia mniej. Czarny goblin, ryba. Boże, nie ma co robić z tymi rybami przede wszystkim, a w tych ryb w ekwipunku to ja mam naprawdę pełno. Aha, czarne gobliny same. Dobra, chodźcie. Wyzywam za solo. Dobra.
A masz Glido. Ten się spali. Tylko jeszcze tego dobić. A ten polecie w pizdu. Dobra. Niech leci w pizdu. Czy jest jeszcze coś tutaj ciekawego? Jest pełno roślinności. I tylko tyle. Póki co. Ej, wyciągaj Busy broń. O Boże. Jak kryty wejdą, to lajtowo po prostu. No tak. Może mi nie iść aż tak daleko, co? Warg. No, bierz go warga, bo on ci tam poleci. Dobra. Masz Glido. Do orkowego miasta byśmy musieli iść jeszcze. Tyle wam powiem. I wątek Doliny Cienia rozpocząć. Wątek Doliny Cienia. Boże, ile tam będzie nieumarłych. Przydałoby się broni i w ogóle więcej many. Zębatoziele. Nie chcę zębatego ziela. Wolałbym więcej grzybów zamiast tego. Szkoda, że nie ma jakiejś opcji, ten, żeby wymieniać te rośliny na inne. To byłoby mega. Ale choć z drugiej strony mega ułatwienie. Tak pitu pitu, ale to naprawdę byłoby wielkie ułatwienie, bo wtedy byśmy skończyli z takimi statystykami, że ho 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 ho. Szkoda mówić. Tym bardziej godać. Dobra, polne jagody. Za niedługo dojdziemy tutaj do obozu. Chyba już jesteśmy prawie tam w obozie. Tylko musimy przejść przez ten mościk. Tak, jest tam most. Wiem, że tam chyba będzie obóz paladynów i tych z Bractwa Śniącego Starego. Ale że to ten dalej, ten bal, z którego my się tak nabijali, że to właśnie on uratował wszystkich, to naprawdę. On zawsze chodził taki najarany, naćpany, gadał z drzewami. A tutaj się okazuje, że był naprawdę potężnym magiem i uratował wszystkich przed tymi żywymi orkami. Baginy ziele, w sumie to ja mogę nawet iść na smoki polować. To też byłby dobry patent. Żeby się tak zabrać za siebie i iść na te smoki. Chociaż, czy z drugiej strony się opłaca jeszcze na ten moment. Same zębacze tutaj towo, robimy zapis, gdybym miał nam wskoczyć jakiś bonus do siły czy do broni dwuręcznej. Dobra. Lajtowo. O, tam są wilki. Znaczy w sumie jeden wilk póki co, ale może być więcej. Wilku, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Gin, śmieciu! Idealnie. Ma ognisko burza i nie ma tutaj nic. Wyśmienicie. A, to możemy przejść tutaj. Ale to ja tylko tutaj wyzbieram roślinność i idziemy tam do dołem, tam widzieliście, może zauważyliście, że tam było takie malutkie przejście tam w bok. Czyżby goblin? Gdzie ty jesteś? A się mój kot odezwał. Miał? A tam śpisz, na łóżku piętrowym, a to skubaniec. A, tam już jest ten obóz. No to za niedługo zaczynamy ten wątek tych miejsc. Bełty. O tym było wiadomo od dawna. Kiwi. Boże. Jak już o tym tak dawno zapomniałem, ale jak się ogląda Silverka i on często tak
używa właśnie tego sformułowania i mówi kiwi, 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 a zombie, zombie, zombie. Boże, jak ja czasem nie potrafię nawiązać żadnego dialogu podczas let's playa, to mnie trochę przeraża. W sumie czasem się zastanawiam, dlaczego nagrywam te let's playe. Bo niby jakby nie patrzeć, nie jestem jednym z tych najgorszych youtuberów, ale dupy też nie urywam z drugiej strony. W sumie to byłby ciekawy pomysł na jakiegoś vloga, żeby zrobić jako sobie. Co mnie skłoniło właśnie tak do prowadzenia konta YouTube. Opowiedzieć trochę swojej historii i o swoich celach, jakie mam. W sumie mogę tylko napomnieć w let's playach po prostu. Jak ja nienawidzę tego sierwa. Bije mocno. W ogóle ile tutaj fantów, siarka, pogrzebacz. O, zawsze marzę, żeby znaleźć pogrzebacz, zwłaszcza, że mam tego mało. Znowu pazury. Stara moneta. No za starą monetę przynajmniej mam jakieś tam doświadczenie. Czyli dostaniemy, jak tam wymienimy. Dobra, spoko, tutaj nie ma. Jeszcze tutaj jakiś leśny ten. Ja się tak myślę, gdzie by iść w następnej kolejności? Iść do orkowego miasta, powybijać wszystkich orków w okolicy zamku, czy może iść do wieży Sardasa, żeby zatruć kilka demonów i zrobić sobie ten, przede wszystkim eliksir do... A czy nie eliksir, wino opatrzności, które da nam naprawdę sporo życia. Chyba jednak byłbym przy tej opcji z demonami. Halabarda w ogóle? What the fuck? Halabarda jest dość wartościowa, jakby nie patrzeć. Czy tutaj coś jest? To jak tutaj jeszcze coś jest? Uuuu! Ładnie, ładnie. Boże, ja nagrywam tak do przodu, że chyba będziemy z 20 czy 30 odcinków do przodu. Rycerz. O, wiem, wiem, wiem. Stój, w imię Innasa mówi, kim jesteś? Nie bój się, przybywam w zamku. Doprawdy? No dobrze, możesz przejść. Nie sprawiaj tylko żadnych problemów, i tak mamy ich za dużo. Dobra. Nie zamierzam sprawiać problemów. Rycerz, rycerz. Nie wiesz. Knecht. Mówili co innego. Rycerz, czy może jakiś tutaj NPC jest? Rycerz, rycerz. O, strzały. Dobra, pozabieramy wam strzały. Wbrew pozorom się śmiejcie, ale łuk może mi się czasem sprzydać. Zwłaszcza, że mamy tyle darmowej zręczności, a będziemy mieli naprawdę tego jeszcze więcej. Skrzynię możemy od tak pootwierać, z tego co wiem. O, 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 właśnie, właśnie. Z tym panem chcieliśmy porozmawiać. Kim jesteś i jak się tu dostałeś? Przychodzę z zamku, zwiedzałem teren. Byłeś w zamku? Jak wygląda sytuacja? Nie dacie rady, orkowie otaczają zamek gęstym pierścieniem. W całej dolinie są ich setki, a co tydzień dostają nowe posiłki. Ech, nie mamy z nimi szans. Nie możemy nawet dostać się do zamku, aby pomóc naszym braciom. Dobrze, może mógłbyś nam pomóc, chociaż w innej sprawie. Chcę, abyś dostarczył wiadomość do zamku. Muszą się dowiedzieć, ilu nas pozostało. Dobrze, przekażę wiadomość Garondowi. Dziękuję ci. Niech będzie inny z tobą. Jak leci? Na razie ciszę, ale mam złe przeczucie. Aha, czyli najpierw musimy iść do zamku. Ta skrzynia. Ta skrzynia pootwiera może na wizji, ale... Jak będę miał więcej wytrychów, bo mam tylko jeden. Nikt nie słucha. O tym było wiadomo. Bo jak gadasz pierdoły, to cię nikt nie słucha. Przecież nic nowego. Będę musiał zainwestować w lepszy mikrofon. Zdecydowanie. To jest to, czego mi trzeba. Fuck yeah. W sumie zaraz promocję, jeżeli... Nie no, w sumie nie będę mówił o promocji, jak to nagrywa tak bardzo do przodu. To ta promocja już... Będzie już po. Ale jeżeli ktoś jest sobie, może jeszcze się tam załapie, bo to jest tam do, chyba do 24 lutego.
Jeżeli będę wrzucał dwa odcinki dziennie, albo może nawet i trzy, to może jeszcze się o tym dowiecie, ale jest promocja w Biedronce, że możecie kupić sporo, naprawdę sporo gier za 10 zł. Ja prawdopodobnie sobie tam się udam i sobie kupię kilka gier. Nie wiem jeszcze jakich dokładnie, ale... ale będzie wspaniale. Przynajmniej... jednak mimo wszystko wolałbym mieć oryginalne gry. Z szacunku do twórców niektórych... produkcji. Bo piratem nie jestem, aczkolwiek nie należę do jakiejś bogatej rodziny czy coś i jeszcze tak zarabiam sporo, żeby sobie kupować ją stop, ale nie popieram piractwa, jakby nie patrzeć w takim kontekście. Dobra. Widzę, że tutaj jest, nie ma jakoś dużo tej roślinności. Serafisy, serafisy. Miksturę wytrzymałości, fuck yeah, będziemy mogli zrobić. A, tu jest przejście dalej. Ja się dziwię, czemu tam przejścia nie ma. Do obozu. A, bo tutaj jest. Ładnie, ładnie. Nie zaczepia nas nawet, dobra. Strażnik, nowicjusz. Nowicjusz, kocioł. A, kocioł, dobra. Czy coś tutaj jest w tych namiotach? Są skrzynie. Jest więcej skrzyń. Strażnik świątynny. No, fuck. Hej, ja cię znam, polowałeś na pyzlacze w starej kopalni, ale jak się wydostałeś z kopalni, pamiętam, że się zawaliła. A też nie pamiętę, zabiłeś grubą pełzaczy. To długa historia, tak naprawdę to zawaliła się tylko część kopalni, niższe poziomy pozostały praktycznie nietknięte. Wielu myśli, że kopalnia jest zawalona, nie będę mówił o szaleństwie, które ogarnęło w tym czasie całą kolonię. Kurałem się na jednym z dolnych poziomów i modliłem się do wszystkich bogów, których znam, w sumie do tych nieznanych również. I ktoś usłyszał moje modlitwy. Po silnym trzęsieniu ziemi poczułem powietrze i pomyślałem, że to na pewno gdzieś znajdę wyjście z kopalni. Z pomocą swojej przemiany w chrząszcza udało mi się przedostać na zewnątrz. A gdzie ty byłeś przez cały ten czas? Ciągle na szlaku stoczyłem wiele bitew. No dobra, w sumie wszystko po staremu, jak dawniej. Jeśli potrzebujesz czegoś, to mogę ci pomóc. A w czym się tu zajmujesz? Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w obozie. Jeśli masz jakiś problem, zgłoś się do mnie. Mogę ci również sprzedać część naszych zapasów. Masz może swoje przemiany w chrząszcza? Nie widziałem ich w Chorinis. Owszem, mam kilka. Gdzie mogę tu odpocząć? W namiocie po prawej jest wolne łóżko. Możesz tam odpocząć. Ale ja bym chciał sobie pohandlować. Chodź ci ze mną ze swoimi zapasami. Mogę ci dać porządną mapę, lepszą niż tam, jakąś. Ile ty masz surowej stoli? Bieramy, kupujemy. Pełna mapa ten. Płyty pancerzy, nie. Teleport do obozu w lesie. To mogłoby być to. Przemiany chrząszcza. W sumie przemiana chrząszcza się sprzyda. Wezmę... wszystkie trzy. Teleport również. I trochę ci mikstur wykupię, wiesz? Może być. Czy miewasz bóle głowy? Na początku tak i to bardzo silne. Myślałem, że to przez pobyt w zawalonej kopalni, ale Barnett wyjaśni mi, że to jakaś część demonicznej magii. Ale tu w obozie nic mi już nie grozi. A ty kim jesteś? Dusty! Kojarzę cię. Wydaje mi się, że cię znam. To ty przyprowadziłeś mnie do obozu na Magnie, pamiętasz? Moje imię Dusty. Wtedy jeszcze byłem kopaczem w starym obozie. Myślę, że pamiętam. Nie masz mi za złe, że wplątałem cię w tą całą sprawę? Nie, oczywiście. Sam jestem w winie. Wdepnąłem w sprawę niczego się o niej uprzednio nie dowiedziawszy. Jednak nie wniknąłem w szczegóły w ich bzdury. Więcej spałem i słuchałem po kopalni minie do zaszczytnych mistrzów, wiesz? Aha. Czyli tak dupa blada, mogę sobie porozmawiać. To w ogóle tam jakieś tereny będą. Fajnie.
I tutaj jest chyba ten bal netback, tak? Ty jesteś tym balem. Witam cię, stary znajomy. Jak, jeszcze mnie pamiętasz? Ależ oczywiście, chociaż byłem wtedy zajęty tylko rozmową z otaczającymi drzewami, ale takiego człowieka jak ty nie zapomnieć trudno. Cóż, to się cieszę. I co się stało potem? Nic, ale jeśli cię interesuje, jak udało mi się przeżyć, to jest bardzo proste. Moje drzewa dały mi ochronę przed magią śniącego, uratowały mnie od obłędu i strasznej śmierci, która spotkała pozostałych moich braci. A teraz doprowadziło mnie do bóstwa pomagającego zdobyć mądrość i poznać prawdziwy sens tego życia. To duch przyrody, którego siłą powinieneś czuć teraz dookoła siebie, nie tak? Idę walczyć ze smokami. Twój Bóg mógłby mi pomóc? Wyznaję wolność nie tylko dla ciebie, ale również i dla smoków. Pomimo faktu, że ich marzenia są roczne i pełne chaosu. Ale ponieważ ich destrukcyjna moc dotarła tak daleko, mogę ci pomóc. Przyjmij ten niewielki dar. Siła natury będzie cię ochraniać. Ja pierniczę. Potrzebuję pomocy w walce z poszukiwaczami. Możesz mi pomóc? Sam sobie poradzisz. Nie mam serca zabić swoich własnych braci, nawet kiedy już są martwi, a Ines uwolnić się spod ich złego wpływu. Czy ktoś w obozie ma bóle głowy lub zesmy? Czuję ciemną magię, która pochłania tą dolinę. Jest tutaj naprawdę niebezpiecznie, szczególnie dla moich przyjaciół z obozu na bagnie. Ale mój Bóg daje mi siłę i zdolności ochrony tego miejsca. Jest tu całkowicie bezpiecznie. Ale co z innymi bóstwami? Masz na myśli Innosy poza sobą? Co mam do tych braci grających swoje gry? Innos niesie światło. Temu światło czy to gra? Przyjąłeś jako światło blask monet złożonych na jego ołtarzu. Niech kusi cię władza, która ofiaruje Beliar? Czy byłby on w stanie stworzyć las, tak jak to potrafi mój Bóg? A co z Adanosem? Tylko Adanos jest godzien szacunku. Jego droga ofiaruje mądrość, a jego woda niesie w życie moim drzewom. A jak twój Bóg odnosi się do orków? On jest twórcą wszystkich żywych istot, więc dlaczego orkowie stąd odeszli? Myślałem, że jak inne zwierzęta, oni także lubią moje drzewa, a oni chcieli je spalić. Odeszli i więcej ich noga nie pozostanie w moim lesie. Miejmy nadzieję. A twój Bóg jest taki potężny i to może ci dać zdolność skorzystania z run? Widzisz gdzieś tu moje runy? Jednak zrobiłem coś dla tych skazanców, aby ich śmierć nie była bezsensowna. Zapytaj ich o runy teleportacyjne do obozu. Ulecz mnie. Dobrze, pomogę ci. Teraz jesteś zdrowy. Dziękuję. Dzięki. What the fuck? Żebal netback. Jaki OP. Smokami w ogóle plus 5 do darmowej ochrony przed magią. Wyśmienicie. A wiecie co, że powiem, że nawet troszeczkę się zaznajamiam z Gutikiem i żeby tak nie wypadało jakoś tak tragicznie, że tak totalnie dla mnie i tak dla mnie, ale nie wiedziałem, że taki bonus można uzyskać. No cóż. Orkowie, orkowie. Nie wiem, czemu się boją tego lasu. Chcieli go spalić, więc go nie spalili. Myślę, czy by kończyć odcinek na ten moment, czy nie? W sumie tam jest jeszcze sporo do exploringu. Żadna wielka sprawa. Znaczy, zobaczmy, czy ten koleś nam coś powie. Nie, nic nam nie powie, bo to jest zwykły strażnik świątynny. To jeszcze wejdę tutaj sobie sprawdzić, czy coś jest. Ale widzę, że nie. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się.